Cześć, siema wszystkim z tej strony. Biały Wilk to jest już kolejny odcinek z Wiedźmina. Przepraszam was za to, zatrzymałem się z tym, że Life is Strange nagrywałem tylko. Ale tak jakoś się wciągnąłem, ale teraz już kontynuuję. Dawno miałem, ale Lis mnie wciągnął niestety. Dobra, kontynuujemy. Tutaj zrobiliśmy co nieco. Musimy iść do grabarza po nagrodę za tłuszcz psów chyba. No, coś takiego było. Prześpimy się do południa, bo jest noc. O, mamy talenty nawet, od razu sobie je rozdamy. 3 talenty, na co ja je chcemy rozdać? Tak szybko wymyśleć. U mnie szybko, jasne. Chyba nie chcę. Czyli znowu parowanie, nie bardzo, to mnie nie interesuje. Na powalenie bym dał. Tu nie wiem nic, to jest ten problem najbardziej. Tu bardziej dam grupowy, bo... Bo tutaj najbardziej się przyda grupowe ataki na srebrny. Często będziemy mieli taką walkę z kilkoma przeciwnikami naraz. Dobra. Mam nadzieję, że... Która jest godzina? 11. O! Grabarz już powinien tam być bez problemu. Więc chodźmy do niego. Grabarz, nadchodzę. Po nagrodę. Nie mam kasy. Muszę wody pokupywać, bo nie mogę robić eliksirów. Tak. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurchanik albo cała krypta? Spoko. No niech spojrzę. Z 5 łokci trzeba liczyć na szerokość. Nie chcę trumny. Rodziny nie mam, a sam też się na tamten świat nie wybieram. No, po prawdzie, dobry to argument. Ale może jednak ubijemy razem interes? Ubijemy, na pewno. Jaki znów interes? O spółce, żem myślał. Mieczyska na plecach masz ogromne. Pewno nie raz kogoś po łbie przejedziesz. Pomysł jest prosty. Jak tylko kogoś ducha pozbawisz, to dasz mi cynk. Ja trumienkę pyknę, złotko wpadnie, a i tobie coś odpalę. Dość żartów. Pogadajmy o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Ja w sprawie ogłoszenia. No, ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem 6 garnków psiego sadła. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Chory, gościu. Naprawdę, jesteś strasznie chory. Bywaj. Nie ma co. Teraz zróbmy... Tak, idziemy. Muszę się dowiedzieć o Berengarze coś więcej. Coleman? A Coleman przecież nie dzieje. Przyda. Hazard... Coś mi się już wali po łbie. Hazardzistą, dobrze. Pamiętam jednak. To hazardzista, no. To lecimy do... Szkoda dla was słów. Karczmy. Pogrzało cię? Pytasz o to w takim miejscu? Ogólnie to ten... Trochę mam chrypkę, przeziębiłem się lekko. Będzie mnie inaczej słychać, więc przepraszam was za to.
Jestem z powrotem. Wywaliło mi grę. Z tego co widzieliście. Przepraszam was. Nie wiem co się stało. Dawno nie uruchamiałem tej gry. Czy dawno? Jakiś czas. Dobra, mniejsza z tym. Wracamy. Tak, właśnie tego szukamy gościa. Zapiszmy sobie od razu. I róbmy to, co mieliśmy robić. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Duszę, no, że tak macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człowiek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Właśnie. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Bywaj. Jeszcze coś zrobię, bo z tego co zauważyłem... To troszkę... Za głośno. Tam zobaczyłem sobie ten minutowy filmik, co mi wywaliło. Da się wyżyć z tego hazardu? Dobra. To zależy z kim gracie, panie, i gdzie. Gdzie warto zagrać? Jeśli macie pełny mieszek, idźcie do bogatej części miasta. Tutaj łatwiej o nóż w żebra niż za trochę wygraną. Później. No to grajmy z nim. Trójka tylko. Ja bym szóstkę zostawił. Podbiję, bo mam więcej. No już dobra, wszystko zostawię. Powinien ją przerzucić, ale może się trafić. No, miałem czwarta i trójka trzecia, więc... Nie jest źle, co on tu ma? Grałem, następna runda. To jedziemy dalej. Jedynki. To tak średnio bym powiedział. To będzie przegrana. Jedynki też przerzucam, bo to jest badziewie. Piątkę zostawię. Może się fartnie piątka. Fartnęła się piątka. Jest piąteczka, dobra, ale to tylko piąteczka. Przegrana, ostatnia runda. Trójeczka. Jedyneczka. Jedynka mi nic nie daje. Nie daje nic. Zaryzykować? A, dobra. Przerzucę. No, tak średnio. Przegrana to będzie. No, trzeba powtórzyć. Idziemy dalej. Co tu mamy? Słabe, strasznie. Przerzucę wszystkie. Nic ciekawego z tych kości. Przegrana to jest ta pierwsza. Piątka, piątka. No, już lepiej.
No, mamy to samo. Teraz, które musi lepsze? Można powiedzieć, że wygrałem tą rundę. To jest ostatnia, nie wiem. Nie pamiętam. Przegrana, super. Do 3 razy sztuka. Zaraz. Wygrajmy, a potem zrobimy mecz. Słabe, myśli strasznie. Co tu mamy? Jak zwykle. Pod górkę nic nowego, przegrana. Trójka. U niego nic, podbijam. Ciekawe. No musi teraz się udać, bo ja nie mam zmiaru tyle grać. Jak zwykle, nic. Jestem przyzwyczajony do porażek. Jak dalego, że tak powiem, za przeproszeniem, ale już mam dosyć. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Odpowiadaj, nie gadaj. Do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Dobra. Ale ograć ciebie muszę. Właśnie napiszcie w komentarzach. Nie wiem, czy chcecie oglądać te moje beznadziejne gry w kości. Albo nie wiem, bijatyki po mordach. Wiecie co chodzi. Żeby nie tracić na to czasu, więc ja mogę na to nagrywać, a nie muszę, więc to od was zależy. Tak mi się wydaje, że od was, nie? No mi to obojętne. Jak zwykle gówniane kości. Szósteczka. Super. Czy trójeczki? Przegrana następna, fajnie. Trójeczki, to bez sensu te trójeczki w ogóle zostawiać, jak one nic z tego nie robią. One mają piątkę, dwie piątki mają, to wszystko przebija. Przegrana. Kurwa, nie wiem, on jest jakiś... Szanuję ludzi. Nie irytować się, najważniejsze. Chujowe kości, jak zwykle. Same trójki, ja nie wiem, skazany jestem na trójki? Nie daję mu kasy, po co? Spadaj, gościu. Odczep się już, nie dam ci. Mam gdzieś te trójki już. No, szóstka i co? Nic więcej. Przegrana. Szóstka i nic ciekawego. Szóstka też u niego. Średnia stawka. Nie dam więcej. Starczy. Sorki za to. Powiadomienie. Powiadomienie z fanpage'a. Ten miałem trochę wyciszyć. Nie. Jak zwykle. Mu się farci, mija. No.
Aha, piąteczka. Do szósteczki nic. Teraz przegram, jeśli idziemy dalej, nie ma co. Zdaje się, chyba to będzie najlepiej. Żeby te kości robić poza odcinkami. Dobra, idę od tego szósta. Ma asa pod rękawem i tyle. Gówno. Nie kości. Z jakimiś NPC-tami, cheaterami grać bez sensu. Grabarz nadchodzę. Grabarz. Co jest grabarzem? Ogrodnik teraz. Wyglądają tak samo, więc... Jeden pies, że tak to nazwę. Szpital Lebiody. No. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Z nowego. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są Spójrz na ten sygnet. Marnujesz mój czas. Nie mam założonego? Co ja mam założonego? Przejść chcę we szpi... Teraz to już musi być dobrze. No tak, pokazywał lewą rękę, na lewej ręce miałem zwykły pierścień. Marnujesz mój czas. Aha. To pierścień cię nie interesuje? Bluźnierco. Szpitalny ogród potrzebuje... Chyba lubisz to, co... Lubię? Rozlewał. Nie jestem z tego dumny. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera. Jest bardzo dobry. Zauważyłem. Do rzeczy. A spod rękawem źle. 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop nas chwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Powinniś dalej go trzymać w ukryciu. Mam nadzieję, że spotkam któregoś z was. A jeśli jednak... chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Też w kości. Co ty tu masz? Pyle to. Róże, róże. Ej, no róże mogą się przydać, nie? Tulipany również. Stokrotkę jedną kupię. Opie, ty mnie tu nie wpuścisz? Halo? Za kasę? Przejścia! Chcę w szpi... Dobra, tam... Przesada. Masz tu... Pewnie mnie nie puścisz, w porządku, nie? Możesz przejść. O! Myślałem, że będzie się ponad 300 orenów. Ale dał się. Dobra. Dobry. Cześć. Shani. Geralt! Udało ci się wydostać z więzienia. A jak? Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki.
Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. No dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Widzę, że kręcą się tu jacyś strażnicy. Tak. Przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem. Strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie dopuszczą? Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi. Może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kupku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo nie mam czasu. No dobra, dobra. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Cóż. Chociaż nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. No. Potrzebujesz tych roślin? Co? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej. Mam dla ciebie jaskółczy. Świetnie. Wolę lekcję. Kiedyś miałam na stole topielce. Poczekaj. Ta rana wygląda paskudnie. Muszę zmienić opatrunek. Poczekaj. Dobra. Ale Szanie, skończyłem. Witaj, Ger. Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Wrócisz tam. Możesz wrócić. No właśnie. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Spokojnie. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części. Znajdę do... Mów szybko, kołęża. Kołęża. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie. No dobra, no. Do zobaczenia. Przyjdę do ciebie. Co my tu mamy? Pokoi mnie ta wysypka. Ale zaraz coś poradzimy. Jestem taka zmęczona. Nic ci nie będzie. Wyzdrowiejesz. Nie mogę? Halo? Umrzeć wszystko. Nie ma nadziei. Nie zbliż. Nie zbyt. Spokojnie, chcę mu. Nie teraz. Przyjdź w nocy. Ej, przeć. No dobra. Przyjdziemy w nocy. Jestem taka zmęczona. Tu przyjdziemy w nocy. Co my tu mamy? Mamy ciostrza to do Szani. Ale Coleman nie żyje chyba, nie? Przecież on nie żyje, bez sensu. Chodźmy do tego. Do karczmy, ale to jest bez sensu teraz. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo... Zaczekam z tym do jutra. Ciekawe. Coleman. Ja pamiętam, że on... Nie bawię się tak. Nie wiem. Czyż go zabili, nie? Nie wiem, właśnie to jest dziwne. Mam nadzieję, że się mylę. Elfy. Co my tu mamy? Maranina, do wieczora. Psiem. Chcę od... Damy go jak zwykle za wcześnie. Ta misja będzie nie wykonana. Do zmroku. Zobaczymy teraz. Czy on w ogóle tu będzie? Nie ma go. Marnuję czas. Dziwne. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zaraz nagram kolejny odcinek i kolejny. Mistrz nagram. Na zapas.
i tego. Jak się podobało, dajcie lajka, skomentujcie filmik. W opisie macie link do mojego fanpage'a. Ogólnie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć.